Viva Sport Diving Marina, czyli w popularnych koparkach 13 i 14 maja mamy 12 Demo Days 2023. To lubiane przez miłośników nurkowania wydarzenie uchodzi za jedną z największych w Polsce imprez prezentujących sprzęt nurkowy. Dość dodać, że w tegorocznej edycji zaprezentuje się około 50 wystawców i marek. Będzie więc możliwość przetestowania i zakupu sprzętu nurkowego. Prawdziwa gratka dla poszukujących wszelkich nowinek. To jest urządzenie do oddychania w obiegu zamkniętym. To znaczy nie zużywamy powietrza z butli, ono krąży, czyli możemy być dłużej. To urządzenie nie jest nowością jako koncept, ale zawsze przeznaczone było dla nurków bardzo zaawansowanych. Stworzyliśmy coś, co ma być dla nurka rekreacyjnego, który dopiero zaczyna przygodę z nurkowaniem, co pozwoli mu korzystać z tych wszystkich zalet, a jednocześnie nie być na szczeblu gdzieś tam swojej kariery nurkowej. Na dokładkę, oprócz masy sprzętu do testów, organizator zaprasza też na prezentacje, prelekcje, warsztaty. Świetnie zapowiada się poszukiwanie skarbów i ognisko integracyjne z kociołkiem. Dzisiaj wykłady będą dotyczyły dwóch elementów. Po pierwsze, różnego rodzaju technik nurkowych i nurkowie chcą doskonalić się w dziedzinie nurkowania, więc będą mieli okazję po prostu posłuchać o tym, jak polepszać swoją technikę nurkową, swoje umiejętności i pływania pod wodą, i przemieszczania się. A druga sfera to będzie kwestia bezpieczeństwa, więc elementy związane z ratownictwem nurkowym. Będziemy mieli zatopione skarby tutaj różne, to znaczy nasi wystawcy ufundowali różnego rodzaju nagrody i one będą ukryte pod wodą. I nurkowie, którzy je odnajdą, będą mogli potem zgłosić się do danego wystawcy i dostać ten skarb, który odnajdą. Spotykamy się wieczorkiem, już po całym tym evencie, gdzie są wystawcy, producenci i nurkowie. No i spędzamy taki wspólny, przyjacielski czas przy słynnych pieczonych ziemniakach. Jest to fajny motyw, żeby zintegrować środowisko i poopowiadać sobie o planach, o wspomnieniach z naszych podwodnych przygód. Wprawdzie jaworznickie koparki to nie wyspy Galapagos w Ekwadorze, które uznano ostatnio za najlepsze miejsce do nurkowania na świecie, ale zatopiony kamieniołom w Jaworznie z monstrualnymi koparkami i tak brzmi dumnie.